Serdecznie witamy na otwarciu biura senator pani Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej. Cieszymy się, że jest z nami, że to biuro udało się otworzyć w naszym mieście, w Głogowie, że Głogów, mieszkańcy naszego miasta, ale także i powiatu głogowskiego, będą mieli silną reprezentantkę. Małgosia, myślę, że jest nam wszystkim doskonale znana, związana tutaj z Głogowem. Przypomnę, że uzyskała bardzo dobry wynik wyborczy, jeśli chodzi o nasze miasto, jak też i cały powiat głogowski. Dlatego z tego miejsca bardzo się cieszę, Małgosiu, że zdecydowała się na otworzenie u nas biura. No i życzę ci, żebyś tutaj mogła przyjmować naszych mieszkańców, interesantów z korzyścią dla nich i także dla kraju. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki bardzo. Jest to miejsce, gdzie będziemy się mogli spotkać, będziemy mogli pogadać. Czy to będę ja, czy to będzie osoba mnie reprezentująca. Oczywiście telefon, no to jest podstawowa kwestia w kontaktach. W każdym razie tu, w tym pięknym miejscu i w tym wspaniałym mieście jest to biuro i tu zaczynamy robotę i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Dziękuję za to, że możemy tutaj to biuro dzisiaj otworzyć. Jest to uroczystość dla nas. Biuro będzie dostępne w każdy poniedziałek od godziny 14 do 17. To już jest ustalone. Ja trzeci poniedziałek miesiąca też na pewno w tych godzinach będę. Także, a jak mówię, w innych sytuacjach to oczywiście kontakt będzie telefoniczny, więc zapraszamy do naszego uroczego kącika, którym jest właśnie moje biuro senator, jak ktoś powie, albo ktoś powie senatorki, to ja akceptuję obie nazwy. Senator czy senatorki Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej. Dziękuję Państwu za obecność dziś, serdeczności i wszystkiego lepszego w nowym roku. Proszę, taki prezent robię tutaj na biurko właśnie. Nowe biuro poselskie, niech tutaj Ci przypomina o Głogowie. Przypomina Ci, że już nie jestem posłanką. Parlamentarne, senatorskie, a człowiek się przyzwyczaił. Ale wiesz co, ja ciągle słyszę pani poseł. No. I tak będzie jeszcze długo. Najważniejsze, że mieszkańcy będą mieli ten skrócony kontakt do parlamentu poprzez panią senator albo osoby odpowiedzialne tutaj za prowadzenie biura, bo to jest niezwykle ważne. Wiem, jak ważny jest kontakt z mieszkańcami, mam go na co dzień. I bardzo dobrze, że w Głogowie kolejne biuro parlamentarne, teraz senatorskie, właśnie będzie działało. Myślę, że z korzyścią dla mieszkańców Głogowa, ziemi głogowskiej, tak żeby mogli tutaj przyjść, z korzyścią ręki, i z radością dowiedzieć się ewentualnie z różnymi swoimi tematami. Tak, oczywiście, jesteśmy otwarci.